odcinałam się jakoś, jak byłam mała. Od koleżanek. Odcinałam się. Była pani... Lubiałam rysować i pisać wiersze. Już jako dziewczynka? Już jako dziewczynka. I lubiłam śpiewać. Recytowałam wiersze w szkole. Brałam udział w takich przedstawieniach szkolnych. To było przed wojną. Kocham lalki, uwielbiam lalki całe życie do tej pory. No i a smykałkę miałam do szycia, już jakie mała dziewczynka. I lubiłam szyć i tworzyć. Zawsze coś musiałam tworzyć. Obcięłam palce od rękawiczek ojca i zrobiłam lalce buciczki. A mamie popsułam suknię piękną, która była jakąś wizytową, kolorową, popruta do przeróbki. No i lalce trzeba było uszyć sukieneczkę piękną. Więc wycięłam koło w materiale, a w środku dziurę i była piękna kloszowa suknia na kanapę. No i wtedy mało nie dostałam, ale po długim czasie, jak się ona zorientowała, robiła porządki, te wszystkie ścinki pod szafy wsunęła. No i takie inne różne rzeczy, których ja z zawodu byłam krawcową. Bardzo krótko w tym zawodzie pracowałam. W różnych zakładach to były początki. Pierwsza praca moja była chyba na Grochowie. Może to i Kora się nazywa. Tak, Kora na Grochowie. Ale Boże, i to lat temu. Nie, szukałam czegoś innego, żeby mieć atrakcyjną pracę i sporo zarobić. I nie napracować się, i mieć ładne ręce. A byłam kelnerką, byłam bufetową. Bufetowa lepiej zarabiała niż krawcowa? No tak, tak. Gdzie jeszcze pracowałam? A gdzie była pani tą bufetową? W jakim bufecie? Gdzie on się mieścił? Na krakowskim przedmieściu, w bombonierce. Ale podobno jeszcze jest ta bombonierka, czy jest. Pracowałam w Pałacu Kultury z kacapami, bo tam była kantina. To gdzie ona była? Nie, w jakimś takim baraku przyzwoitym. Czyli kto do pani przychodził? Inżynierowie? No tak, na pewno tak. Inżynierowie i inne różne tam rzemiosła na pewno. Mhm. Wyższej sfery. Mhm. To była kultura, a osobno jedli robotnicy. Tam pracowałam chyba ze 3 lata. Po prostu kończył się Pałac Kultury i rozwiązali biuro i do widzenia. Ale ja chyba trochę wcześniej odeszłam. I gdzie pani... Nie pamiętam dokładnie. I gdzie później pani pracowała? A brat mi u siebie znalazł pracę po znajomości. Mm-hmm. I pracowałam w magazynie tu na Żeraniu przy rozdawaniu różnych przyrządów. To był taki zakład, który wyrabiał jakieś przyrządy wojskowe. To była fabryka. Potem mnie zaproponowali najlepszą pracę w świecie. Siedzenie w pomieszczeniu, wydawać komunikaty i nastawiać muzykę. Nazywa się ten zakład, ale już zlikwidowali koło na Żeraniu, koło tej fabryki samochodowej. Na 1 maja ktoś komuś zgubił klucze. Coś takiego, bo to ten rodzaj pracy był. I muzykę pani nastawiała? I muzykę nastawiała. A z czego ta muzyka była? Z płyty? Z płyty.
Jaką muzykę pani tam nastawiała? No to co było modne w latach 60. i 70. O, no to było dużo modnych. Dużo. To co, jakiegoś Połomskiego pani nastawiała? No tak. Ile lat tak pani pracowała w tym miejscu? 17. I w całym... Ale na tym stanowisku to może z 10. I przez 10 lat pani te komunikaty podawała i nastawiała tak, muzykę? Piłam kawę, paliłam papieros. Ale życie. To się pani udało. Najlepiej, jak tylko można było. No tak, bezstresowa praca. Bezstresowa. Zupełnie. Za nic pani nie odpowiadała w zasadzie. Nie, no, próbowali mnie nogę podstawić i kogoś innego dać, młodszego już. O. Ale ja się nie dałam. Pani umiała śpiewać, więc miała też dobry głos. Miałam, ale już nie mam. Wiele rzeczy mi uciekło. To może zamiast nastawiać piosenki, trzeba było śpiewać do tego mikrofonu. Nie, nie. Jak papierosy się zaczyna palić, to traci się głos. Nie, nie traci się, trochę się obniża. No, dużo mi się obniżył.